Dobry wieczór. Zacznę od gratulacji, bo wiem, że Olimpia z nożem na gardle walczy o punkty, o utrzymanie. Mój zespół oczywiście również. Nie był to najlepsze spotkanie, jeśli chodzi o 90 minut mojego zespołu. Dużo było niedokładności, dużo złych wyborów. A zwłaszcza w końcówce, no, wyglądało to tak, jakbyśmy chcieli te punkty zostawić w Grudziądzu. Momentami nie wiem, co powiedzieć na gorąco, tak? Bo myślę, mówię, że jesteśmy po to, żeby też patrzeć i gdzieś tam z analiz wyciągać wnioski. Natomiast mówię, decyzje, kiedy mamy uderzyć, kiedy mamy podać, są odwrotne, no to ciężko coś mówić i ciężko coś spodziewać się, jeśli chodzi o punkty. Zupełnie co innego, zwłaszcza pierwsze minuty pierwszej połowy, zupełnie co innego próbowaliśmy grać gdzieś długą piłką, gdzie w ogóle zawodnicy nie zbiegali, a mieliśmy się utrzymać, właśnie wyciągnąć zawodników ze środka obrony po to, żeby mógł następny zawodnik biec. Tego zrobiliśmy to raz i była jakaś tam sytuacja, którą Łukasz Kosakiewicz strzelił nad poprzeczką, ale to mówię, dzisiaj za mało, żebyśmy tutaj mogli Olimpię ograć. Dziękuję oczywiście przede wszystkim kibicom, którzy przyjechali, którzy nas dopingowali, ale niestety zawiedliśmy ich i na pewno ciężkie dni przed nami, bo ta różnica punktów coraz szybko maleje, jeśli chodzi o te zespoły, które były niżej w tabeli. Natomiast najważniejsze, żeby się nie poddać i zacząć grać to, co prezentowaliśmy w okresie przygotowawczym, tylko niektórzy zawodnicy na to wygląda, myśleli, że to będzie wszystko tak łatwo i przyjemnie, natomiast nie jest. Na pewno zmiany w składzie i szukanie takiego optymalnego składu, co nam dał na jesieni po również słabszej grze gdzieś 12 punktów, bo to jest potrzebne, tak? Potrzebne w moim zespole i myślę, że na pewno w tym kierunku będziemy szli. Jeszcze raz gratulacje. Dzięki. Tak jak w wywiadach przedmeczowych podkreślałem, że zespół Chojniczanki, niezależnie od tego, jak będzie grał, to tych cech wolicjonalnych i tej walki, nieustępliwości do samego końca jej na pewno nie zabraknie. I dzisiaj ten mecz też pokazał, że mimo niekorzystnego wyniku, ostatnie minuty Chojniczanka zapchnęła nas do obrony. Broniliśmy się, mieli swoje szanse. My myślę, że powinniśmy wykorzystać jedną z sytuacji, które stworzyliśmy po kontrataku i być może tej nerwowości nie byłoby do samego końca. Natomiast jeśli chodzi o przebieg całego spotkania, to myślę, że sprawiliśmy miłą niespodziankę i kibicom i dziennikarzom, bo wszyscy zapowiadali, że to będzie jedynie mecz tylko i wyłącznie walki i można powiedzieć, że szachów. I Olimpia Grudziądz i Chojniczanka się stworzyła swoje sytuacje. Myślę, że ilość sytuacji mimo wszystko była po naszej stronie. Skuteczność na pewno, bo jedną bramkę więcej strzeliliśmy. Chciałbym podziękować zawodnikom za realizację założeń, bo mieliśmy plan na ten mecz i patrząc z przebiegu meczu, ten plan został zrealizowany w 100%. Dodatkowo chciałbym też podziękować ludziom, którzy na ten sukces pracują, oprócz zawodników, i nie mam tu na myśli ani prezesa, ani dyrektora sportowego, ale zwykli ludzie, którzy pracują w klubie, począwszy od maserów, przez kierowców, przez osoby, które pilnują, żebyśmy mieli na bieżąco, że tak powiem, sprzęt sportowy i dbali o boiska i tak dalej, i tak dalej. Więc dzisiejszy mecz pokazał, że jesteśmy razem, że jesteśmy drużyną, nie tylko w tych 11 czy 18 na boisku, ale wsparcie kibiców i wszystkich wokół klubu jest widoczne i odczuwalne, a w walce o utrzymanie, które myślę, że będzie długie i owocne dla Olimpii, jest istotne, bo wszyscy są do tego potrzebni, żeby każdy dołożył cegiełkę, aby osiągnąć sukces, a sukcesem będzie to, jeśli Olimpia Grudziądz będzie grała w przyszłym sezonie w pierwszej lidze. Dziękuję bardzo.